Słowo Boże wyznaczone na dzień dzisiejszy zapisane jest w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, 16 wierszu. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Wśród wielu rodzajów miłości szczególne miejsce zajmuje dobroczynność, czyli aktywna działalność charytatywna. Polega ona na dostrzeganiu potrzeb i pragnień bliźniego oraz służenia mu. Jest to pewna droga do Boga, od którego pochodzi wszelka miłość. Przecież sam Bóg uczynił namacalnym w Jezusie to bezwarunkowe, boskie zainteresowanie się losem bliźniego. Czym interesuje się człowiek? Co go pochłania? W co angażuje swoje siły? Działanie? Sięgnę do myśli Błażeja Pascala, francuskiego intelektualisty, filozofa, teologa i literata. Mówi on o trzech porządkach na świecie. Najniższy to porządek dóbr materialnych, który może wciągnąć człowieka w ślepą fascynację. Nie jeden z nas potrafi poświęcić swoje działanie dla spraw materialnych. W literaturze greckiej taka postawa określana jest jako hedonizm. Mówi się o hedonizmie materialistycznym, który stawia jedynie na dobra materialne, upatrując najwyższą wartość w ich gromadzeniu i używaniu, co daje człowiekowi szczęście. Czy jednak ktokolwiek powiedziałby, że ten materialny świat jest ostatnim i największym dobrem, jakie można znaleźć w świecie? Ten porządek świata, mówi Pascal, jest nieskończenie przewyższony przez drugi porządek, porządek rozumu i ducha. Czyż nie jest bardziej szlachetne to, pyta Pascal, że ludzie angażują się w jakieś świetne pomysły, kiedy dają z siebie wszystko, aby wolność, równość, braterstwo, a także wiedza, zrozumienie, piękno i prawda stały się ważną częścią ich życia? Czy to naprawdę nie jest nieskończenie lepsze niż zainteresowanie się jedynie dobrami materialnymi? A jednak największe i najszlachetniejsze rzeczywistości i koncepcje drugiego poziomu są niczym w porównaniu z trzecim porządkiem, porządkiem serca i miłości. Wszystkie ciała razem i wszystkie duchy razem i wszystkie ich twory nie są warte najmniejszego drgania miłości. Co ma na myśli Pascal? Pomocny może być przykład. Łza, którą ocierasz z policzka dziecka, pot, który ocierasz z czoła umierającej osoby, czas, który poświęcasz samotnej osobie, wszystkie te pozornie małe rzeczy są nieskończenie większe, ważniejsze i bliższe boskości niż eleganckie samochody, najbardziej wyszukane wille i luksusowe jachty, ale także wszelkie myślenie, literatura czy filozofia. Największa jest miłość, stwierdza apostoł Paweł w liście do Koryntian. Ktoś napisał, im więcej człowiek kocha, tym bardziej upodabnia się do Boga. Wszystko w naszym życiu jest ważne i istotne. Dobra materialne, dążenie do wolności, pokoju, szczęścia, radości życia. Wszystko to jest miłe, gdy się to ma. Ale przykazanie miłości jest najbardziej konieczne. Człowiek nie może naprawdę kochać, gdy nie pomaga komuś, kto tej pomocy potrzebuje. Tym jest dobroczynność, wrażliwość na potrzeby innych, niesienie pomocy, czynienie dobra. Jeden z uczonych w piśmie zapytał Jezusa, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest, będziesz tedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.
innego przykazania, większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie: dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i nie masz innego oprócz Niego, i że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Amen.